A dzisiaj informacje na temat następnej generacji Volkswagena Tiguana, a także niespodziewanie McLaren przekonał się do produkcji SUV-a. Zaczynamy. Na sam początek zaczynamy od brytyjskiego producenta samochodów sportowych, który jeszcze do niedawna zarzekał się, że nigdy nie pójdzie w ślady konkurencji i nie zdecyduje się na podniesiony model, gdyż nie pasuje to do historii marki. Podobną śpiewkę słyszałem już w przypadku Lamborghini, Bentleya, Rolls-Royce'a, Lotusa oraz oczywiście Ferrari. Zarządy tych marek w mniejszym lub mniejszym stopniu obiecywały, że nigdy historia marki nie potoczy się w ten sposób i będą wierni swojemu dziedzictwu. Niestety mamy teraz takie czasy i taką modę. Crossovery i SUVy nadal wygryzają inne segmenty rynku i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Z dużym prawdopodobieństwem decyzja McLarena, choć kontrowersyjna, przyczyni się do nagłego wzrostu zarobków. Okej, ale skoro będzie już SUV McLarena, to może chociaż będzie napędzany jakimś sensownym silnikiem. No i właśnie nie, bo do napędu otrzyma układ elektryczny. Szczegółów nie ma na ten moment zbyt wiele, natomiast McLaren chciałby, żeby jego pierwszy SUV w gamie nie był samochodem wcale tak wysoko zawieszonym, a raczej lekko przypominał czterodrzwiowe coupe z niewiele większym prześwitem. Prawdopodobnie celuje zatem w przyszłości w nadchodzące Ferrari Puro Sangue. W układzie napędowym z dużym prawdopodobieństwem znalazłyby się aż trzy silniki elektryczne. Najbardziej praktyczny McLaren w historii mógłby otrzymać nazwę Aeron. Co ciekawe, nie będzie to pierwszy tego rodzaju wyzwanie dla brytyjskiego producenta, gdyż niedawno firma zaprezentowała elektrycznego wyczynowego potwora przygotowanego na wyścig Extreme E, za którego sterami siądzie Emma Gilmour. Elektryczny pojazd offroadowy cieszy się mocą 560 koni i robi setkę w 4,5 sekundy. To obrazoburcze posunięcie, ale skoro jesteśmy już przy tych tematach, to przejdźmy do kolejnego niewypaczalnego posunięcia. Zestawcie sobie legendarnego Forda GT40 i pojazdy elektryczne. Nie klei się, prawda? Niestety, kiedy znana Wam już firma Evratti wyobraziła sobie ten projekt, stwierdziła: róbmy to. I robią. A w dodatku niedawno zaprezentowali w sieci specyfikację swojego nowego elektrycznego restomoda opartego na GT40. Ma otrzymać do dyspozycji dwa silniki elektryczne napędzające tylne koła. Informacje pojawiły się aż 11 miesięcy po tym, jak firma ogłosiła rozpoczęcie kooperacji z Superformance, której celem było zbudowanie nowego silnika spalinowego oraz elektrycznych wersji odnowionego GT40. W skład układu napędowego wchodzą tu dwa silniki o mocy łącznej 811 koni mechanicznych oraz 800 Nm momentu obrotowego. Pozwalają na przyspieszenie do setki w mniej niż 4 sekundy i osiągnięcie prędkości maksymalnej wynoszącej 200 km na godzinę. Do zasilania służy tu bateria litowo-jonowa o pojemności 60 kWh, którą zamontowano tuż za fotelem kierowcy w miejscu, gdzie kiedyś był piękny silnik. To pozwoliło utrzymać niski środek ciężkości oraz poprawić rozkład mas. Zasięg na jednym ładowaniu wynosi tutaj 200 km i nie jest to imponujący wynik. Masą własną elektrycznego GT40 po przemianach wynosi 1320 kg, a to o 47 kg mniej niż pierwowzór z bakiem wypełnionym benzyną. Evratti posunęło się nawet dalej. Zainstalowało na pokładzie tryb race. Kierowca, uruchamiając go, aktywuje dwa dźwiękowe generatory dostarczające do uszu syntetyczną ścieżkę dźwiękową udającą silnik V8 o głośności 110 dB. Jak już wiecie, od 2035 roku na ulicach dźwięk silników spalinowych będzie coraz gorzej słyszalny, a to ma za to związek z regulacją w ramach Fit for 55 polegającą na blokadzie sprzedaży aut spalinowych i hybrydowych na terenie Unii Europejskiej. Nowe prawo wciąż jest przedmiotem dyskusji pomiędzy państwami członkowskimi i wywołało także reakcję największych w Europie gospodarek, czyli Niemiec i Francji. Nawet te kraje twierdzą, że plan jest zbyt ambitny, kosztowny i będzie miał negatywny wpływ na branżę. Tymczasem dwóch największych na kontynencie producentów, Mercedes-Benz oraz Volkswagen, zadeklarowało, że plan jest możliwy do realizacji. Ten drugi jako pierwszy zareagował, wyrażając swoje poparcie dla zakazu sprzedaży aut spalinowych. Głosy ze Stuttgartu pojawiły się chwilę później. Producent powiedział również, że do 2030 roku jest w stanie zrealizować ten cel tam, gdzie pozwalają na to oczywiście warunki rynkowe. Czyli pewnie na przykład w Danii, gdzie występuje 30 tysięcy ładowarek samochodów elektrycznych, natomiast porównując ją do Polski, to w naszym kraju jest 3 tysiące. Miażdżąca przewaga, biorąc pod uwagę wielkość porównywanego kraju. U nas z pewnością nie nadejdzie tak wcześnie ta sytuacja rynkowa. Faktem jest, że zanim jednak nowe prawo zostanie zatwierdzone i sfinalizowane, 27 krajów członkowskich musi się na nie zgodzić. Tymczasem Volkswagen Group przystępuje do dalszych działań mających na celu przekonanie klientów do kupna elektryka, a w konsekwencji realizacji założonego przez UE planu. Rozszerza ofertę swoich samochodów o warianty sportowe. W tym momencie dopisek GTX występuje przy modelach ID4 oraz ID5. Nawiasem mówiąc, ten pierwszy ID4 GTX jest teraz w moich rękach, także gdyby zależało Wam na konkretnych informacjach pojawiających się podczas testu, to dajcie znać w komentarzach. Volkswagen natychmiastowo poinformował, że do produkcji wejdzie także ID3 GTX, a nawet ID Buzz GTX. Finalnie każdy model z gamy otrzyma swój odpowiednik elektrycznego GTI. Czego można oczekiwać od sportowego elektrycznego osobowego vana?
Cóż, standardowy model napędzany jest jednym silnikiem elektrycznym znajdującym się na tylnej osi. Przekuwa się to na napęd RWD. Silniejszy brat z dopiskiem GTX ma otrzymać dwa silniki elektryczne składające się na napęd 4Motion i moc wyjściową wynoszącą około 300 koni mechanicznych i 460 Nm momentu obrotowego. Tymczasem Volkswagen przygotowuje się do wprowadzenia swojego elektrycznego odpowiednika Passata, czyli zamierza zaprezentować model o nazwie Aero B. Szczęśliwie są jeszcze niemoralne, nie pozostawiające złudzeń ekologom niepoważne, które przynajmniej póki co nie przechodzą na elektryczną emeryturę silniki. Choć w przypadku G-klasy to nie jest to do końca prawda, bo Mercedes pracuje już nad wariantem EQG, który przesunie bieguny ziemi. Po wielu zdjęciach niemal pozbawionego kamuflażu prototypu, Mercedes zaprezentował finalnie G63 w wariancie 4x4 do kwadratu. Chodzi tu oczywiście o wariant poliftingu. Ta podniesiona G-klasa jeździ na całkowicie zmodyfikowanym zawieszeniu ze znacznie powiększonym prześwitem. Teraz odległość między przednim zderzakiem a podłożem wynosi 351 mm, a to znaczna różnica względem standardowych 238 mm. Głębokość brodzenia wzrosła do 91 cm, kąt natarcia również został zwiększony do 40 stopni. Dodatkowo ten wyższy wariant Gelendy osadzony jest na 22-calowych aluminiowych felgach z oponami terenowymi i dysponuje kilkoma modyfikacjami przypominającymi niejako jego terenowych aspiracjach. Mowa tu o dodatkowych szperaczach LED, nowej osłonie koła zapasowego oraz wstawkach z włókna węglowego. We wnętrzu pojawiły się skórzane fotele oraz kierownica obszyta skórą. Pod maską znajduje się niebojący się zmian klimatycznych 4-litrowy silnik V8 Twin Turbo o mocy niemal 600 koni mechanicznych i 850 Nm momentu obrotowego. Do jego obsługi zamontowano 9-stopniową skrzynię automatyczną przekazującą moc na wszystkie koła. Podniesiony G63 4x4 do kwadratu robi setkę w 4,5 sekundy, czyli wolniej niż standardowe G63. O ile G63 w ogóle można nazwać standardowym. Producent wspomina, że G63 4x4 do kwadratu spala średnio 20 litrów benzyny na 100 km, co uważam za rozsądne wyniki, które dla właścicieli nie będą miały żadnego znaczenia. Zupełnie tak jak cena tego G63 oraz tego Pagani Huayra Codalunga Longtail, stworzonego specjalnie na zamówienie dwóch najwierniejszych klientów marki. Zaletą bycia kolekcjonerem samochodów tej marki jest to, że najprawdopodobniej jesteś bardzo, bardzo bogatą osobą. Tak bogatą, że bogacze wytykają cię palcami mówiąc, ten to jest dopiero bogaty. Dwóch klientów Pagani Automobiles poprosiło Horacio Paganiego o wersję Huayry z długim ogonem, nawiązującą do prawdziwie wyścigowych bolidów. Po ponad dwóch latach pracy nad homologacją zaprezentowano szerszemu gronu rezultat, którym jest właśnie Huayra Codalunga. Stanowi odę do wspaniałych projektów lat 60. Wystarczy wspomnieć chociażby Porsche 935 Moby Dick, Ferrari 250 GT SVB, Renault Alpine A442B czy Lancia LC1. Każdy z nich powstał w latach 60. i wyróżniał się nie tylko opływowym i niskim nadwoziem, ale także wyraźnie dłuższym przeciągniętym tyłem. W przypadku Codalungi tył został przedłużony aż o 360 mm względem standardowej Huayry. Napędzane jest znanym silnikiem V12 o mocy 851 koni i 1100 Nm momentu obrotowego. Do silnika dołączono tytanowy układ wydechowy ważący zaledwie 4,4 kg i pokryty powłoką ceramiczną, która jest hołdem dla samochodów wyścigowych startujących w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Podsumowując, pojazd waży zaledwie 1280 kg i ma niezwykłą wydajność aerodynamiczną. Udoskonalono w nim 4 klapy aerodynamiczne. Pagani Huayra Codalunga zostanie wyprodukowane jedynie w limitowanej ilości 5 egzemplarzy, a każdy z nich kosztować będzie 7 milionów euro. Między innymi po to, byście nie mogli zebrać takiej kwoty na nową Codalungę, 17 czerwca w polskim prawie weszły nowe przepisy. Polskie firmy ubezpieczeniowe zgodnie z zapowiedziami znają już stan naszego konta z punktami karnymi. Do tej pory przy ustalaniu stawki za ubezpieczenie OC firmy brały pod uwagę szereg czynników. Stawka zależała od pojemności silnika, wieku czy stanu cywilnego. Statystycznie przykładowo osoby w związku nie podejmują na drodze ryzyka. Od teraz firmy ubezpieczeniowe wiedzą co i kiedy kierowca przyskrobał na drodze, jakie otrzymał mandaty i ile punktów karnych ma. Towarzystwa otrzymywać będą informacje jednak przede wszystkim o przestępstwach oraz wykroczeniach. Między innymi chodzi tu o prowadzenie bez uprawnień, naruszanie przepisów, wykroczenia przeciw pieszym. Dobrą informacją jest jednak to, że planowane są obniżki składek dla kierowców posiadających czyste konto. Powinno to zatem zachęcać do zdjęcia nogi z gazu. Tak jak w przypadku większości tego typu zmian, jest też furtka w prawie, a jest nią poruszanie się samochodem, który nie należy bezpośrednio do nas. Co sądzicie o takich zmianach? Przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drodze, czy wzrośnie ilość niczyich pojazdów? Szczęśliwie takimi sprawami nie muszą się przejmować dwa koncerny technologiczno-motoryzacyjne, mianowicie mowa tu o Hondzie i Sony, które mają zamiar zawrzeć kolabo. Tak naprawdę obie marki podpisały umowę joint venture, aby do końca 2022 roku założyć firmę o nazwie Sony Honda Mobility, która 3 lata później pochwali się pierwszym pojazdem elektrycznym.
Honda zajmie się tu samochodami i rozbudową linii zaopatrzenia, a Sony dostarczy kilka fajnych gadżetów, które sprawią, że ludzie będą lgnąć do salonów. Nowa spółka Sony, Honda Mobility, będzie w równym stopniu własnością dwóch firm, a jej siedziba znajdzie się w Tokio. Niestety wychodzi na to, że koncepty Sony Vision S01 oraz Vision S02 pozostaną w fazie studyjnej, a końcowo ujrzymy zupełnie inne samochody lub takie tylko lekko inspirowane wspomnianymi. Więcej informacji nie podano. Trzeba czekać. Na kolejną, już trzecią generację Tiguana miłośnicy Volkswagena nie będą musieli jednak tak długo czekać. Niemiecki producent pracuje nad nowym modelem, który ma ujrzeć światło dzienne w 2024 roku. Obecny model jest w sprzedaży od 2015 roku, a o testach kolejnej iteracji wiele mówią spotykane zakamuflowane egzemplarze. Niektóre z nich posiadają więcej kamuflażu, inne oparte są po prostu na karoserii obecnej generacji, ale mają kluczowe różnice. Według doniesień muły testowe posiadają silnik elektryczny, ale nie jest pewnym, czy są w pełni elektryczne, czy jedynie to hybrydy plug-in. Biorąc pod uwagę gigantyczne inwestycje niemieckiego koncernu w elektryczną rodzinę ID, raczej mało prawdopodobnym jest, że zostanie zaprezentowany również całkowicie elektryczny Tiguan, doskonale konkurujący z bratem ID4. Nowy model zostanie osadzony na platformie podłogowej MQB Evo, na której opiera się Golf 8, Cupra Formentor, Audi A3 i Skoda Octavia. Dzięki niej nowy model będzie mógł korzystać z tej samej gamy hybrydowych jednostek napędowych plug-in. Można również spodziewać się podobnej gamy silników do Golfa, tu chodzi o jednostki benzynowe oraz wysokoprężne. Większy i cięższy Tiguan prawdopodobnie nie otrzyma podstawowej konstrukcji jednolitrowej o mocy 109 koni. Bez wątpienia Volkswagenowi przyda się nowa generacja Tiguana, gdyż wysyp konkurentów jest w ostatnim czasie duży, a i zapowiedzi nie ustają. Mówię tu o Kia Sportage, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Peugeot 408 czy Renault Austral. Pod względem stylistyki spodziewać się można jeszcze bardziej dynamicznych linii i bardziej efektownego wyglądu. Spodziewać się można także poprawionej aerodynamiki. Finito. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o nowym Volkswagen Tiguan, a także o zmianach w prawie dotyczących mocno towarzystw ubezpieczeniowych. Czy przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa na drodze? Koniecznie dajcie znać. Do zobaczenia także dziś wieczorem w nowym teście jazdy próbne. Hej!